Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zawsze dzisiaj na rozpakowanie myszki firmy Hama. Najnowsza myszka dla graczy, nosząca nazwę MMORPG. Czyli myszka oczywiście, jak sama nazwa mówi, przeznaczona do tego typu gier, ale nie tylko. Co cechuje tą myszkę? Posiada boczną klawiaturę, która oczywiście przydatna jest w grach, w których potrzebujemy wiele przycisków. Także jej parametry są bardzo, bardzo dobre, a cena to jakieś 219 zł oficjalnie. Oczywiście będzie ją można zapewne kupić sporo taniej. Myślę, że ta myszka może być sporą konkurencją dla myszek chociażby Razera czy Logitecha, które po prostu kosztują dużo, dużo więcej. W testach okaże się oczywiście, jak ta myszka się faktycznie sprawdza, jaki jest sensor, jak jest też z wygodą użytkowania, a tymczasem zapraszam was do zajrzenia do tego pudełeczka. Dobrze, rzućmy okiem na tą ciekawą myszkę. Jak widzicie, mamy jej wizualizację. Wygląda całkiem fajnie. Kompatybilna z Windowsem 8. 18 przycisków w sumie, czyli bardzo dużo. Zaprojektowana do gier MMO, ale oczywiście nie tylko. System ciężarków i 4000 DPI. Zaraz możemy sobie na nią spojrzeć i mamy także informację, że jest to sensor Avago. Próbkowanie na poziomie 1000 Hz, przełączniki Omrona. Ponownie ciężarki i oprogramowanie, czyli generalnie pod względem technicznym zapowiada się naprawdę ciekawie i dobrze. Po boku te same informacje, z drugiej strony w sumie nic ciekawego i z tyłu jeszcze troszeczkę mamy rozszerzonych informacji. Mam tą klawiaturkę rozrysowaną, pokazane podświetlenie myszki i opisane poszczególne elementy wykonania i są też informacje. Sensor użyty tutaj to jest Avago 3050, no, czyli sprawdzona, dość popularna i dość lubiana konstrukcja optyczna. Sensor jak najbardziej godny zaufania. Mamy też zawartość zestawu. No i cóż, to by było na tyle. Teraz pora ją rozpakować. Ok, moi drodzy, pierwsze co widzimy to instrukcja, dość spora. Mamy wszystkie podstawowe cechy, informacje w kilku językach. Płytka ze sterownikami. Jest jeszcze zasobniczek z ciężarkami, proszę bardzo. Ciężarki są takie, nie ma tutaj opisanej gramatury, ale to sobie gdzieś w informacjach do recenzji znajdziemy. I moi drodzy, sama myszka Hama MMORPG, długi kabel w oplocie pozłatany wtyk. Kabelek średnio miękki, ale oplot jest gruby, więc bardzo dobrze zabezpiecza. Mamy też organizer na pasku. No i sama myszka, powiem wam, że już bez tych ciężarków troszeczkę waży. Pierwsze wrażenie robi bardzo dobre, wykonana jest moim zdaniem solidnie. Mamy wyprofilowane klawisze, są dość małe, ale za to dobrze i cicho pracują. Mamy porządną, szeroką rolkę gumowaną. Dwa przyciski tutaj oraz wyświetlacz DPI. Tu mamy jakiś element błyszczący. Natomiast reszta jest z matowego plastiku dobrej jakości. Mamy też, jak widzicie, taką półeczkę na palec. A pod kciukiem cała klawiaturka złożona z aż 12 przycisków, które chodzą cichutko. Mamy tutaj logo serii U-Rage i z tyłu również to chyba będzie podświetlane i rolka. Poza tym błyszczący plastik, taka obwódka dookoła tutaj na samym dole. Troszeczkę przodu, tu też chyba będzie podświetlenie. O, i tu mamy jeszcze przycisk pewnie do zmiany profili. A na dole widzimy sam sensor, dość takie fantazyjne, pozakrzywiane, ale duże przy okazji ślizgacze. Wydają się być całkiem niezłej jakości. I tutaj mamy zasobnik na ciężarki. Ok, czyli po prostu wkładamy je sobie tutaj i dociążamy myszkę. Bardzo fajna opcja i myślę, że ta myszka będzie fajna dla osób lubiących cięższe myszki, ponieważ wydaje mi się, że już w tej chwili waży sporo, ponad 100 gram, może 120, może nawet 150, to sobie zważymy do recenzji. No i plus mamy zawsze te kilka ciężarków, które pewnie dociążą ją do około 200 gram. Też sobie to dokładnie poważymy w recenzji. A tymczasem dziękuję wam za obejrzenie tego rozpakowania. No cóż, jak dla mnie myszka naprawdę fajna, interesująca. Zobaczymy, jak sprawdzi się w grach, ale pierwsze wrażenie zrobiła naprawdę świetne. No i przy okazji cena również przystępna, jest sporo tańsza od większości myszek typu
MMO, takich typowo przeznaczonych, na przykład takich firm jak Madcats, Logitech czy Razer. Tak więc pozostaje czekać na pełną recenzję. Dziękuję Wam jeszcze raz i pozdrawiam Was. Cześć.